Ścieżka dźwiękowa. No, witam internet. Witam internet. W podsumowaniu tego roku fantastycznego. Fantastycznego, jak widzieliście, byliście dosyć cierpliwi, biorąc pod uwagę tutaj projekty, jakie narosły w ramach całej mojej działalności. I myślę, że jesteście zadowoleni, biorąc pod uwagę, że no tutaj mieliśmy całkiem ciekawe rozdanie kart z mojej strony, tych projektów, mimo że czekaliście zapewne i nie wiedzieliście, czego się spodziewać. I no właśnie, podsumujmy ten rok 2021 i co możemy tutaj powiedzieć? Możemy powiedzieć po pierwsze, tutaj na ekranie wyświetlają Wam się polecajki moje internetowe, innych kanałów na YouTube, anglojęzycznych, polskojęzycznych, które moim zdaniem są naprawdę warte uwagi i nie stronią od tego, od czego powinny stronić, czyli od omawiania ciekawych tematów. Bo chyba o to chodzi. Więc znajdziecie tutaj zarówno zagwozdki z kategorii popkulturowej, jak i tutaj polityczno-socjalnej oraz tej popularno-naukowej. I myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o polecajki. To są kanały, które ja tak mniej więcej na bieżąco śledzę i przyglądam i też zachęcam Was do tego, także no nie zapłacili mi za reklamę, aczkolwiek myślę, że nawet nie tutaj nie o to chodzi przecież, tak? Ale o co chodzi? Chodzi o to, że no właśnie, jakie projekty były w tym roku? Oprócz tego, że skupiliśmy się największymi projektami w tym roku dla tego kanału, to były przede wszystkim te tutaj filmiki. Zarówno właśnie Leper i cały dokument, cała sprawa, przez którą tutaj ze znajomym musieliśmy razem przekopywać się i który w sumie znajomy ten dołączył tutaj do naszego bloga jako jeden z pierwszych, a w zasadzie drugich, no bo pierwszym to jestem ja, publicystą na stronie internetowej, która się rozwija wraz z, no nie tylko mną, ale ogólnie z działalnością mną, jak i innych ludzi, którzy też chcą swoją działalność artystyczno-pisarską tutaj rozwijać przez najbliższe lata. I ta strona jest właśnie dla takich ludzi. Dlatego jeżeli chcecie się zgłosić i dołączyć, to możecie w odmentach tej strony internetowej, czy gdziekolwiek odnaleźć maila do mnie i napisać do mnie propozycję, jeżeli chcecie i macie chęci na to, żeby pisać artykuły anglojęzyczne na tym blogu, lub też prezentować swoje własne projekty, ogłaszać i następnie publikować je na tej stronie mojej, ale też i waszej. Bo będzie to coś na zasadzie współpracy zapewne. Co zaś się tyczy właśnie tych filmików projektowych, tak się one właśnie prezentują, wyświetlane na ekranie te najważniejsze. Też ciekawe, no jak widać, pewien filmik tutaj na tym kanale dominuje pod względem ilości wyświetleń i to jest coś intrygująco niebywałego, chociaż no nie niebywałego na tyle, że hej, no tytuł filmiku jest najwyraźniej tak intrygujący dla większości społeczeństwa, że lubią w to klikać i oglądać a przynajmniej przez chwilę, chociaż różnie bywa, niektórzy zostają na dłużej, a niektórzy naprawdę na dłużej, że śledzą też inne materiały, które tu wychodzą na kanale, albo tak sobie prześledzili. To jeżeli chodzi o filmik, który się ogólnie tu utrzymuje. Co zaś tyczy też filmiku, który zdobył największą taką popularność z tego roku, no to właśnie się prezentuje on tak i myślę, że no
nie mi to oceniać pod względem tego, co jest tutaj popularne, co nie. Ja tylko mogę powiedzieć, że się cieszę, że kogoś to realizuje i się podoba ten śmieszny humor, czy też ogólną rzecz, którą prowadzę przeprowadziłem w tym filmiku, jak i wszystkie inne rzeczy, które zrobiłem na tym kanale. No, a właśnie, a propos innych projektów, no to właśnie musimy powiedzieć sobie o tej stronie internetowej, która zyskała nieco sporych zmian, aktualizacji. Jak widzieliście, można zobaczyć już świeżą taką zakładkę o bibliografii i trochę pytań i ciekawostek na temat mnie i mojej działalności, jak i właśnie bibliografię odnośnie wszystkich moich projektów do tej pory opublikowanych. Tych pomniejszych, tych bardziej absurdalnych, po tych już bardziej poważniejszych, o których zaraz wspomnę. No właśnie, strona zyskała nieco na wizualiach. Niektóre artykuły, które były dosyć stare, zostały odświeżone i poprawione i nieco tutaj skorektorowane. Z kolei w sklepiku znalazły się nowe itemki, które być może Was zachwycą pod względem, no wiadomo, głównie są to t-shirty. Natomiast tak to się prezentuje i natomiast chciałem przejść do tych projektów publicznych, czyli ten rok został zdominowany przez Świat Nierozumień. I pomimo tego, że takowa książka o postaciach ze Świata Nierozumień, o tego w świecie absurdalnym, fantazy, w którym to jest, będzie mnóstwo aluzji do popkultury i świata rzeczywistego, gdzie co jest też w grze planszowej. No właśnie, ten świat, to uniwersum, to nie rozumiem, zyskało grę planszową. Wielkie miasto, które udało się opublikować po blisko roku pracy nad tym. I dlatego mnie też tak długo nie było, bo jednak to była żmudna praca i długa praca. No, wiadomo, wszelkie inne informacyjne wieści tutaj są gdzieś wyświetlane na tym filmiku, jeżeli ktoś chce się wdrożyć. Natomiast jest to duży, to był największy projekt tego roku. Na drugim miejscu oczywiście jest mini książka Konstytucja Rycywatki Alkarii, gdzie oczywiście Alkaria jest jednym z miast państw w tym absurdalnym świecie. Nie rozumiem tej parodii fantazy. Ale konstytucja sama w sobie jest dosyć poważnym projektem. Jasne, ona ma zalążki jakieś tutaj też właśnie fabularne z tego świata, nie rozumiem, natomiast cała stylistyka jest pisana w formie stricto stylizowanej na prawne, tak jak większość konstytucji na świecie wygląda, tak? Nie mówię tutaj o polskiej, bo jednak tu się wzorowałem tutaj wraz z dwójką moich znajomych. Pozdrawiam Was, którzy nieco mi pomogli z tym konceptem, czy to korektorować, czy tutaj dodawać mi pewne smaczki co do tego, co by tutaj, co uwzględnić, co powinienem lub też nie. Żeby było to spójne tekstowo i stylistycznie. I właśnie. Rycywatia Alkarii myślę, że jest całkiem otwartym projektem, o czym wspominam wielokrotnie i zachęcam Was do śledzenia tej całości i również się udzielania co do tego projektu. Także właśnie, bynajmniej ta konstytucja nie była stylizowana na realiach konstytucji polskiej, ale głównie tych zagranicznych. I tego się trzymam. Także Świat nie rozumiem tutaj zdecydowanie zdominował ten rok. Za co jestem ogólnie swojemu umysłowi wdzięczny, ale też i Wam, którzy tutaj niektórzy z Was, jeżeli coś wiedzieli na temat tych projektów i im się właściwie te rzeczy, tutaj i gra planszowa, jak i książka spodobały. Więc co ja mogę na ten temat powiedzieć jeszcze?
bo tutaj z tych omówień pod względem naszego kanału myślę, że możemy skończyć, ale możemy przejść właśnie do następnego roku, 2022. I to jest o tyle intrygujące, że projekty, jakie pojawią się dosyć wkrótce. I nie, to nie będzie, że będziecie czekać pół roku, ale nieco mniej. Sorry, no max 2 kwartały, coś takiego. Ale spokojnie. Cierpliwość jest cnotą, czy coś w tym stylu, nie? Na pewno będziecie z tego zadowoleni i to nie, bynajmniej nie będzie coś powiązane ze światem, nie rozumiem. Coś innego, nowego. Chociaż, no, to możecie też odkryć sami na stronie internetowej, przeszukać jakichś smaczków, nowości. Kto wie, co tam znajdziecie. Być może tam są jakieś odpowiedzi na temat tego, co szykuje się w następnym roku pod względem mojej działalności ogólnej, jak i działalności na tym kanale, bo to zapewne jakieś podpowiedzi znajdziecie. Ale z tym Was zostawię sami. Ja tylko wypiję herbatkę, bo oczywiście przerywnik musi być. Ten sylwestrowy smak. I co mogę powiedzieć? No właśnie, bo ten rok zapewne niewiele się różnił dla wielu z Was od poprzedniego roku, natomiast globalizacja społeczna, społeczeństwa naszego tutaj się doczekała pewnych zarówno konsekwencji, jak i no właśnie, konsekwencji z powodu również i ignorancji. Możemy być o tyle zadowoleni, że chociaż przez chwilę, to prawda było rok temu, ale chociaż przez chwilę emisja gazów cieplarnianych tutaj spadła o tyle, że wreszcie było jakieś czyste niebo. No, miejmy nadzieję, że chociaż to się pojawi w najbliższej, że również odczujemy jakiś posmak tego czystego powietrza jeszcze raz. Czasami kosztem ludzkości natura się rozwija na nowo i to chyba dobrze, że jeszcze jej nie ukatrupiliśmy, bo o to chodzi, żeby no walczyć z ociepleniem klimatu jak tylko się da, chociaż wiemy, że jakiś ten impact pół na pół mamy. A to znaczy, mówiąc to, mam na myśli, że mamy jakiś na to wpływ, na przykład poprzez to, co kupujemy i co wyrzucamy do śmieci. Bo skoro wiemy, że te śmieci gdzieś tam później trafiają w nieodpowiednie miejsca, no to warto się zastanowić, czy możemy też my zminimalizować to. Wiadomo, że wszystko należy do kwestii tutaj nieco bardziej administracyjnych, ale my też jesteśmy troszkę częścią koła zębatego, więc, a w zasadzie nie troszkę, ale hej, po prostu świadomie twórz, jeżeli mamy tworzyć śmieci, to twórzmy je świadomie i utylizujmy to jak tylko możemy. I właśnie, ograniczajmy się swoje konsumowanie, konsumstwo, materializm do takiego stopnia, żebyśmy wszyscy z tą planetą przeżyli. No, także takie tutaj moralne zagwozdki z mojej strony. W zasadzie nie zagwozdki, ale porady dla Was, ode mnie, dla siebie, dla każdego coś dobrego, tak? Myślę, że jak zauważyliście, ten rok dla tego kanału był nieco suchy, później skoczył pod koniec, można powiedzieć tutaj na jesień, aż do teraz. I pytanie, jak to będzie wyglądać w następnym roku? Co się zmieni? Jakie będą nowości? Jak to będzie wyglądać? Otóż to będzie wyglądać w ten sposób, że jak
tylko pojawią się najnowsze publikacje z mojej strony, to na pewno będę dawał Wam znać odnośnie ich. I nie tylko do tej tematyki będziemy się ograniczać. Nie tylko. Naprawdę. Czy iluzje umysłu powrócą? Odpowiedź brzmi nie wiem. Odpowiedź brzmi nie wiem, bo to zależy od Was. Czy na pewno chcecie? Możecie dać znać w komentarzu swoje propozycje. Co w zasadzie oczekujecie od tego kanału? Czy bardziej iść w stronę tutaj archeologio-antropologicznych zagwozdek? Co miało w zasadzie tylko jeden taki filmik, był stricte nastawiony na to, świadczący o homoseksualizmie człowieka. Czy może o czymś tutaj innym, bardziej tą w stronę mechaniki kwantowej, albo w stronę totalnej absurdalności, czego jesteście ostatnimi czasy świadkami. Powiem tyle. Następny rok będzie dla Was satysfakcjonujący pod wieloma względami, nie tylko nie w ten sam sposób, co ten rok był dla tego kanału. Także możecie się spodziewać faktycznych nowości. Resztę po prostu rozgryzacie sami. Nie będę Wam jakby... Nie będę Was wiecznie prowadził za rączkę, przepraszam. W sensie chciałbym. Ale wiem, że w ten sposób Was niestety krzywdzę. A jednocześnie mam, jakby, wiecie, mam swoje życie. Dobra. To tyle.